Witajcie wszyscy, z tej strony Dovahkiin, a tak właściwie to Starkey, w masce wikinga, która wygląda jak maska głównego bohatera tytułowego Skyrima. I King's Life. Tak, siostra. Gramy dalej w Terrarię, znowu tak trochę bardziej po staremu, bo jednak siostra się dużo gorzej poczuła. Tak więc nagrywamy odcinek, wczoraj było dobrze, jak nagrywaliśmy dla siostry, dzisiaj jest gorzej. I zastanawiacie się pewnie, czemu wchodzimy na powierzchnię, skoro jest jaskinia challenge. Siostra, zademonstruj. Dokładnie. Ostatnio u siostry graliśmy i na odcinku pokonaliśmy dwóch bossów. Jeden super potężny, drugi bardziej słaby. Ten super potężny to był Król Kurczak, który spowodował, że mam dostęp do czegoś takiego. Siostra się tym zajęła. No. Poza odcinkiem, powiem szczerze, zajęła się po prostu przygotowaniem do tego. Natomiast ten słabszy to był Król Szlamów. No i ogólnie ja się zacząłem bawić różnymi klasami Unii na odcinku. Nic wielkiego, powiem wam szczerze, ale... No ale było. Umarłem. No, a ty się dziwisz, jak to jest kurczak jeżdżący na kurczaku? Więc dzisiejszy odcinek... Co to jest? Chikmal, jakoś tak. Kucharza nam zabili. Jak? A wróć. Te kurczaki na kurczaku są potężne. Tak, o tym mówiłam. Jesteś pewna, siostro, że sobie z tym mamy poradzić? Zniknie do zachodu słońca. Wiecie co? Chciałem się pobawić w maga, w tego wybrańca ze Skyrima. Ale nie ma, przebacz. Tu jest potrzebne coś potężniejszego. Otóż muszę zostać znowu bardem Bobenem. Tylko... To były moje monety. Tylko to jedno z najważniejszych pytań, gdzie ja zgubiłem trąbkę? O, mają dużo jajek. No brawo. Dziwisz się, to kurczę. No. Co to jest za jajomen? Nie wiem. Nie jajomen, kurczako jest. Nie mam innej kontroli. Ja jako, że jestem na szklanie, to mogę ich łatwo przeskakiwać. No ja jestem bardem Bobenem, więc... Wiesz, którym był koń trojański według legend? Tam właściwie według mitów. Nie, po prostu sobie chodzą. Ale my tego nie powinniśmy chyba jeszcze robić, mi się tak wydaje. Myślałam, że to po prostu będą łażące sobie kurki. Tak jak tu widać. Posłuchaj, to, że Król Kurczaków był badziewiem, nie znaczy, że wszystko będzie badziewiem. A teraz już mamy trudną bitwę przed sobą. Która, o dziwo, jest od razu po kurczaku. No cóż, nie zrozumiem chyba tego nigdy. Jak pozycjonują to wszystko. Ja chyba też. I chyba lepszy jest flat jednak na spotkanie z nimi. Albo nie wiem, co jest lepsze, i tak umieram. Jest tu jabłko. Jestem najedzona. Ja też umieram. Powiem wam szczerze, nie spodziewałem się czegoś takiego. Ja mogę na szczęście dwa papierki. Miałam dwa papierki, więc jeszcze zostały. My ich pokonamy, tylko że to jest strasznie wytrzymałe. Nawet nie wiem, czy miotacz kokosów by sobie z tym poradził. Gdyby nie było tych kurczaków na kurczakach, to byłoby dużo łatwiej. To ja się zajmę tymi kurczakami na kurczakach. Wystarczy, żeby trąbił zawsze, kiedy on po prostu jest blisko. Wybaczcie za to wszystko, takie nieogarnięte, ale nagrywamy po prostu, bo... Bo
zdobyliśmy papierek. Tak. Siostra zdobyła, bo chciała po prostu i... No, wynikło, że tak nagram. No i mówię, byłoby u nas obu, tylko że siostra się znowu gorzej czuje przez, podczas swojego chorobska i w ogóle, więc... Mam rozwiązanie. Pora się przebrać znowu w rzucacza i idę na zakupy. Granaty kupuję. Będę granatami rzucał. Ej, to będzie dobre, ja ci dołożę. Spokojnie, mam odłożone pieniądze na takie ewentualności. Poza tym... Do skrzyni to się nie traci? Nie traci się ze skrzyni. Dobra, to będę wszystkie pieniądze z bankina prowadzę w skrzyni. Ty, siostra, na razie się zajmij tym, żeby oni nie uciekli. Ja już zadbam resztę. W ogóle właśnie chyba nie widzieliście, ale no jak mówiłem, pokonaliśmy króla szlamu. No jest tutaj takie piękne ubranko ninja, które w parę sekund przemienia mnie w rzucacza, profesjonalistę. Oni nie mają nadwody, żeby... Dobra, miałem pieniądze, ale ktoś mi wyciągnął wszystkie pieniądze z mojej skrzyni. Tak! Normalnie miałem tutaj pełno złotych monet, a ich nie ma. Ja ich nie ruszałam. Ja nie mówię, że ty ruszałaś, tylko że ich nie ma. Więc ktoś musiał. A mniejsza o to, bierzemy granaty i... 4. Więcej nie ja mogę. Ja ci dokupię. Sprzedam swoje badziewia. Nie no, chyba wikinga mogę sprzedać w zamian za to. Chyba, że coś jeszcze mam takiego. Ja też posprzedaję. Dobra. Jak rzucać, to rzucać. Wezmę coś, co się odbija i może trafiać wiele wrogów na raz. Ja ci to dam, bo mam 301. To fajnie, ja mam 270. Aha. Gdzie jest Trojan Chicken? Znikło, czy ty coś z tym zrobiłaś? Nie znikło. To znikło. Dobra. Chyba znam właśnie dobrego sposobu na walkę z nimi. Nie, to da mi 90 więcej niż... Dużo granatów. Okej. Okay. Nie, spokojnie, znalazłem sposób, jak ich przechytrzyć, że tak to nazwę. Dostaniesz ode mnie ponad 100 gramów. Więc niestety ten cały Trojan Chicken nam ugnął, ale no. Jako ninja przynajmniej mogę czuć się spełniony. I mam właśnie sekretną technikę, dzięki czemu jak rzucam, to mogę co jakiś czas wypuścić taki dodatkowy atak. Czekaj, łap granaty! Duży. Trojan Chicken to jest bot. Dzięki. Takie rzuciłaś, że musiałam po nie skoczyć. I przez to zginęłem. Tak więc, no, chyba mogę szczerze powiedzieć, że ten odcinek będzie pełen śmierci. Do dwóch razy sztuka. Jakie dwóch razy sztuka? Przecież to dalej jest. Nie wiem, o czym ty ciągle gadasz. No bo mam jeszcze jeden pakiet. Ale po co? Nie będziemy tego drugi raz używać. A Trojan Chickena trzeba pokonać. Nie trzeba. No a co ci mówić, uważaj. To ty masz slime. O, Trojan Chicken znowu gdzieś jest. Widzę jego pasek. A ja nie mam tych pasków. Nie moja wina, że ci nie działa. Chyba wiem nawet z której strony on będzie. Sądząc po tym, ile kurczaczek jeźdźców się pojawia. No, właśnie z tej. Ty przypilnij, żeby on nie zniknął. A ja zaraz się nim zajmę. Tak. Może zawiśnij po prostu na sznurku. No, chciałam to zrobić. Nie, ty się odbijałaś od nich na slajmie. Chciałam kliknąć ry. No na pewno. Na pewno. A potem po co klikać ry? Mogłaś zejść ze slajma w inny sposób. Jak? Normalnie. Normalnie. To nie musisz wiedzieć, ale mogłaś. Nie. Oczywiście musiałam wypuścić wędkę. To dobrze. One tu do nas spadają. No, czyli nie da się już wyjść stąd. Dobra. Wiem, że to jest noobski sposób, ale nie byliśmy przygotowani. Siostra zmusiła mnie, no to będę w ten sposób to pokonywał chociaż.
Mam granaty. A my nie wiedzieliśmy nawet, że to takie potężne. Posłuchaj, ja nie chciałem nawet tego robić, ty chciałaś. No. Co znowu? Granat. Jak granat, jak ja byłem tak, jak granaty mnie nie sięgały. Ja znowu pewnie zniknę z życia. Bo oczywiście ja musiałem zginąć, a ty masz slime'a i tak nie potrafisz przetrwać. Dobra, to będę bez slime. Nie mówię o slime'ie, tylko że nie umiesz przetrwać. Tak? Ja to odkryłem po prostu, jak bardzo nie umiesz. O, pokonane. I w środku nic nie było. No. Dostaliśmy woreczka. Bo to nie był boss. Nie wiem. No. To tak by się prezentowało to dziwne wydarzenie. Nie przeszliśmy. Nie wiem na co, po co. Przeszliśmy. Nie. Uciekły. To ja już nie wiem co zrobić. Jest niezaliczona. To nie moja wina. Jeszcze raz. Nie. Starczy tego, ja chcę na odcinku zrobić cokolwiek sensownego, a nie tylko... No. A przez coś sensownego mam na myśli... Ja próbuję z nimi walczyć. Nie. Kiedy indziej, jak będziemy gotowi. A przez coś sensownego mam na myśli, że... Wybacz, przypadkowo. W sumie zostanę tak, jak stoję. Poza tym, że odłożę tylko te kryształy na miejsce. Do mojej magicznej skrzyni. Maga plus 10, że tak to nazwę po swojemu, jak zwykle. Wezmę coś do rzucania i w sumie idę w miejsce, które bardzo mnie interesowało od początku. No, odkryłem tam podczas kopania na twoim odcinku pewien dziwny coś i po prostu chcę to sprawdzić. Może ktoś będzie wiedział, co to jest. No, ja nie wiem. Wiem tylko, że to chyba zabija, jak się podchodzi. Mogę z tobą? Nie. Bo coś zepsujesz pewnie. Ach, coś co chcę, to iść. I tak to nie ma wielkiego znaczenia. Mam jakieś bronie, nie mam kokosów niestety. Idę wyposażony w zestaw rzucacza, bo jednak ta klasa jest w ankiecie, którą postaram się poprowadzić jakoś chociażby do... Chodźmy, że do soboty. Po sobocie zobaczymy, co wygrało. Jeśli cokolwiek wygra, to fajnie, jeśli nie, to szkoda. I przypomnę, ankieta jest w... w trzecim odcinku, natomiast czwarty odcinek jest właśnie u siostry. Zresztą na playliście powinniście mieć dostępny. Gdzie mój kilof? Zgubiłaś. Nie mam go w kieszeni. Trudno, muszę cię posłużyć srebrnym. A ty miałeś jakiś inny? Po ścianie. A, okej. Okay. Zaraz, skąd ty miałeś ścianę kilof? A, bo od tego adventura dostałam misję. Miałam loot bag. Po prostu specjalnego bega. To adventure bag. Nie bag, bug. Po prostu wypadło mi z tego. Tak samo buty rakietowe i balonik. A. No nie używam ich. Nie no, dostałaś to, używaj. Okej. Nie, ale używaj. Przecież nie mogę ci zabronić. Jak dostałaś to już, no, to już korzystaj. Super. Jak zwykle chaos wielki. Nie jestem przygotowany na to wszystko, co mi tu czeka. Ale przynajmniej mam zbrojkę. A poza zbrojką mam też właśnie moje rzucajki. Które śmieszne dźwięki wydają, jak się odbijają od ścian. No, a dziwisz się, jak nie miałem nic lepszego. Dobra. Źle poszedłem znowu, a nie, dobrze. Dobrze, idę. Ja buduję kilka domków. Zaraz będę się znowu wypić miksturę leczniczą. W ogóle taka ciekawostka, jeśli chcecie bardziej oglądać grę, to bardziej Gwiezdnego Klucza, jeśli chcecie oglądać lamy. Przecież ja też przegrywam ciągle i umieram. Lady i budowanie co u mnie. Ne.
Dobra. No to zbliżamy się do tego tajemniczego miejsca. Sobie przypadkowo ekran i nie mogę go oddalić. You are in contact with Xenomites? Co? That's greatly decreased due to radioactivity. Aha. Myślę, radioaktywność tu jest. Mam obniżone statystyki. Czyli ogólnie jestem dużo słabszy. A jak dalej jadę, to tracę życie, bo mam kontakt z jakimś materiałem. Nie. To jest jakieś laboratorium. Ty, to musimy coś wykombinować. Pewnie coś się wykombinuje i się to zwiedza. Wow. Wiecie co? Muzyka super. Tak? Sami zawsze mocencie. Mi się bardzo podoba, ale... Wow. To mnie zabiło natychmiastowo, jak podeszłem do tamtego miejsca. Ja nie mogę sobie oddalić kamery. Nie, to zrobię. Wiecie co, w takim wypadku... Wow. Jakiś stary rapier. Mam rapier do dźgania. Jej, patrz, jaki piękny dźgacz. Ja nie wiem, dźgacz tutaj już. Ten ma autodziabanie, więc... Może bym go pobił. No, ale to już zginęłem, to jeszcze tam... Pójdziemy teraz w bezpieczniejsze strefy. Czyli do grzybków, halcynków. Nie wiem, czy widzieliście. Może pokazywałem, może nie. Chyba tak. Nie, to chyba u ciebie na odcinku polazłem tam. Zresztą nie mam pewności już. Więc idziemy do grzybków, bo takie fajne właśnie miejsce z halcynkami, żebym znalazł. Oczywiście już pozbierałem, więc lada moment będę mógł je posadzić. No. Ja nie lubię. Takie piękne miejsce. Ja. I chyba każdy gracz Terrarii. Bo jeśli nie mylę, są potrzebne do robienia mocniejszych mikstur leczniczych. Dobra, jednak nie lubię. Chociaż pewności nie mam, lepiej jeszcze potwierdzę. Okej. Jakieś dziwne rzeczy można z nich kraftić. Tak, jakieś dziwne rzeczy można z nich kraftić i miałem rację. Dwie zwykłe miksturki i grzyb świecący dają mocniejszą miksturkę. Jak się składasz, mam posąg. Nic nie robi. Te Shinobi Slicer są fajne. Się odbijają, fajne dźwięki wydają. No. Tak. Wow. Widzę grzypa. Powiem szczerze, nie lubię takich tych grzypów i w ogóle, ale wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, muszę zbierać. Jakich rzeczy nie lubisz? Grzypów. Tych takich farbnikowych. Trudno je znaleźć w ogóle, ale bardzo warto. Mamy nypyca, kucharza. Teraz akurat nam umarł. No, jeśli się nie mylę, podczas inwazji kurczaków, ale no, mamy zazwyczaj. I on właśnie za takie dziwne rzeczy, w zamian za to po prostu mówiąc wprost, daje nam specjalne żarcia. Nie takie zwykłe, tylko specjalne. Fungal spores. Zarodniki grzybów. Ciekawe, co z tego można zrobić. Można zrobić ubranie. Można zrobić z tego ubranie do klasy wędkownika. A dla kogoś się przyda. Z tego i futra, które wypada z dziwnych przeciwników na śnieżnym biomie. O, kamienny golem, super. Spokojnie, jeden porządny rzut granatem po nim. Dobra, pora chyba używać tych takich słabszych broni, których mam pełno. Czy tej shurikeny. O, kolejne zarodniki grzybowe. Precyzyjny, wskazywać tego wszystkiego. A właśnie, przy okazji, póki jeszcze coś nie ma wyników, zarzuciłem tego moda, o którym wspominałem. No po prostu... Rozumiecie, no... Błagało, parę osób, co ja wrzuciłem. Parę osób mnie o to błagało, między innymi siostra, więc no. Nie błagałam. Cicho tam. Nie musisz udawać, że nie błagałaś, no ale kontynuując, dużo osób prosiło. Te, które mają grać, ale oczywiście do tej pory nie przyszły grać. Ja gram. Ale w większości nie przyszła. No ale kontynuując, no po silnym to zainstalowałem. Jeśli wy uznacie, że coś źle w ogóle, to piszcie.
tym razem dosłownie piszcie albo głosujcie w tej ankiecie do soboty, jak już wspominałem, to mogę wyłączyć, usunąć, ewentualnie inni chcą korzystać, a ja nie będę. Ale póki co... No proszę, proszę, jeszcze kompas. Jezu, jeśli się dalej pójdzie, to jednego będę miał wszystkie wskazywajki różnych tych, no... kierunków, głębokości, wszystkiego, co istnieje. Kiedy chyba to osiągnęłeś. Tak, ale znowu. I tak szybko. Tak, dobra. Potrzebuję kompasa. Kompas, zegarek i głębokomierz daje gips. Zegarka mogę zrobić, dobra, więc zaraz będę miał GPS-a. W ogóle przyszedł nam handlarz butów. Fajnie, będę mógł moje ulubione butki sobie zrobić chyba. A jakie ty lubisz najbardziej? Będę mógł sruwać w powietrzu. Ja mam rakietowe. Ale nie w taki sposób, lepiej. Zresztą, ale zobaczysz. Jak się rozpędzisz, tak, tak. To słuchniesz, ja właśnie też myślę, czy ja sobie kupię. Dobra, wiecie co? Odcinek strasznie krótki będzie, ale jeszcze tam z 2-3 minuty i kończę, bo późna pora. Tam w sumie, mówiąc delikatnie, tak późna. A mówiąc bezpośrednio, to już grzecznie dzieci chodzą spać do łóżeczka. Więc no nie będę przeciągał zbyt długo, bo tak czy jak mam ważne rzeczy jeszcze do zrobienia. Ale żeby nie było, odcinek jest, jest. Więc nie możecie mi marudzić, że nie ma odcinka. Super, ametysty. Nie potrzebujesz? Nie, ja potrzebuję szafiry. Oczywiście ametysty też pozbieram, bo czemu nie, no ale jednak. Szafiry byłyby lepsze. Super. Nypycy nam wracają po śmierci swojej, już mał. Jezu, ile tu jest tych kryształowych serc? Ile? To już trzecie podczas zwiedzania tej niewielkiej jaskinki. Oczywiście żadnego nie używam, bo ja je oszczędzam na kiedy indziej. Ja też nie używam jeszcze żadnego. Grzeczna siostra. Powiedz mi, dlaczego nie użyłaś? Bo wie, że może to sprowadzić armię goblinów i oczko. No, mniej więcej. Oczkiem, dobra, jakoś może byśmy sobie poradzili. Ja bym je może wysłała w kosmos. Dobra, kolejne kryształowe serce. Ale armia goblinów to już nie do końca, chociaż moglibyśmy mieć majsterkowicza. A na co ci majsterkowicz, tak wszystko co on ci może zaoferować już możesz? Na przykład jego stół? Ło, udało się! Mam szafira. Panie panowie, mam wszystko co potrzebne, żeby zostać mistrzem czarodziejów początkujących. Czytajcie, zrobić różdżkę ze wszystkich kryształów. Tak, tych kryształów, których używałem przez chwilę do czarowania tutaj. No ale dobra. Zbieramy ostatki szafirów, tworzymy różdżkę. Ja kończę budynek. Przebiorę się znowu za czarodzieja. Zobaczę, czy da się jakoś ulepszyć tą szatę. I na tym będziemy kończyć, bo jak mówiłem, no późna pora. Dobra, lusterko. Teraz gdzie ja gwiazdy wepchałem? Największe pytanie. Bo w kieszeni ich chyba nie mam. Będę musiała pomalować. Tak. Nie mam ich w kieszeni, więc muszą być gdzieś w jakiejś skrzyńce. Co? Dobra. Bierę to, jak mówiłem. Gwiazdy, gwiazdy, nie ma gwiazd. Pewnie są w ostatniej skrzynce, do której zajrzę. Ale no, szczegół. O, dobra, są. A pozwól mi dokończyć budynek. No. Nie mamy czasu. Co to? Aha. Ciekawe. Robi się to z... A, okej. Dobra, więc ostatni kryształ. Zabójcze zamrożenie. Tak się w sumie nazywa tutaj. Bierzemy wszystkie. Normalnie jak Thanos wziął kamienie nieskończoności. I proszę. Zabójczy kijek czarodzieja. Nie potrwa to dłużej jak parę minut. No dobra, niech ci będzie. Dobra. To ja idę wykorzystać moje parę minut na powierzchni. Popoluję sobie na jakieś potworki, poszukam czegoś. I da się ulepszyć, tylko dopiero po pokonaniu mózgus. Mózgusa. Tak, tak więc
to jest takie. Ładna zbrojka, nie wiem czy widzieliście mnie w niej. I taki ładny kijuch. Tęczowy. Właśnie tak. Wygląda jak ten. Jak cegieł tęczowych. Możliwe. No i mam takiego właśnie teraz kijka. Chociaż cegieł nie ma kostura. Tak się nazwę kija sam bija. I mogę taką piękną strzałę wystrzeliwać, która ma połączone chyba wszystkie efekty naraz. Pokaż tą strzałę. Przetestuj może ją sobie. Strzelam do slajma już przecież. A potem ja to już znam. Dużo many żre. Ale jeśli zostanę czarodziejem, nie wiem ile jeszcze będę mógł ich użyć, tych kształków many, więc będę pojedynczo je zarzucał. Ale widzicie, jestem już przygotowany na zostanie prawdziwym czarodziejem z prawdziwego starzenia. Ja jeszcze tam układam. Dlatego też. Ile mam? No już więcej nie mogę zrobić, mam 160 many. Ale widzicie, takie piękne coś, więc jeśli będę chciał zostać... O, kultysta kurczakowy. Jeśli będę chciał zostać czarodziejem jednak, to mogę. Pełno ich jest. Tak, tylko mówię, że ja go w końcu znalazłem. No takie piękne, widzicie? Więc w sumie bierzcie teraz pod uwagę to, że jeszcze poza tym, co jest w ankiecie, mogę zdecydować się zostać czarodziejem, bo takie fajne rzeczy tutaj dla czarodzieja robię. No ale nie więcej, jest wszystko tak samo. Idziemy dalej jeszcze czymś bić. Jak siostra skończy budynek, pokażę budynka i kończymy. Ja, ale czuję, że ta różdżka dała mi już taki przypływ potęgi, że możliwe, że to jest nawet przedmiot, dzięki któremu jestem w stanie pokonać, powiedzmy sobie, kurczaków? Większość bossów. Ja, mnie kurczaków? Takich wcześniejszych bossów, bądź co będzie, ale no, jednak. A mnie kurczaków? Aha. No między innymi, ale to nie dzisiaj. Może na twoim odcinku, może kiedy indziej. A póki co zbieram przy okazji materiały na wzywajkę, czegoś co się nazywa Gratet Hunderbeard. Ja już mam! Uzbierałaś? Tak! Mam 5 nabojów. I teraz mi się chwalisz? I jeden pistolet, mówiłam ci. A, musiałam nie słyszeć. Gold chicken egg? Czy ja mam złote jajko? Tak, to nie będzie drogie. Zobaczymy. Ej, ta różdżka jest nawet idealna do pokonywania dzików. No, ona jest chyba do wszystkiego idealna. Na obecny moment tak, wiecie co? Ludziowie, jak nic, pobawię się dużo czardziejstwem. Głosujcie, żeby został czarodziejem. Nie ma tego w ankiecie. To napiszcie w komentarzach, że ma być czarodziejem. No, zbrojka ładna. Kilka mam. Jeszcze z mojego ulubionego moda, czyli Thorium. Storia? Tak. Tak, lubimy Thorium. Nie wiem, czy ty lubisz, ale ja na pewno uwielbiam. Tak więc, no nieważne jak będzie, jest fajnie. Może... Nie, w sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ale taka ostatnia prośba do wszystkich, którzy to oglądają. Jeśli jesteście ogarniaczami modów terrariowych, napiszcie proszę, co to było za tajemnicze laboratorium. Mogę sam poszukać w internecie, tylko że no nie chcę sobie spoilować tak mocno. Chciałbym po prostu delikatną poradę od was. A póki co, no, chyba tak będzie wyglądała moja postać. Muszę sobie jakieś akcesoria fajne porobić dla czarodzieja, jeśli znajdę jakieś przepisy. Bo nie ma przebacz, no, zbyt szybko chyba nie odrzucę tego. Że tak nazwę drogi mądrości i magii. W sumie, mogę wam szczerze powiedzieć, że magowie zawsze byli jednym z moich bardziej lubianych profesji. Tutaj jeszcze będą... Od kiedy zostałem takim... Dobra. Jeszcze masz chwilkę. No, ale kontynuuj. Od kiedy jestem taki bardziej dojrzałym graczem fantasy, to magowie zawsze byli jednymi z bardziej lubianych przeze mnie klas. Oczywiście lubię też bardzo, co ciekawe, coś takiego w stylu przysłowiowego łowcy wiedźm. Tylko, że nie mówię tu o polowaniu na wiedźm konkretnie, a jakiegoś takiego... No, aka wiedźmin nawet mogę powiedzieć delikatnie. Ale bardziej niż samodzielny mag czy coś, to bardziej ktoś taki, kto właśnie specjalizuje się w jakiś sposób na neutralizowaniu magii i zwalczaniu jej przejawów. Co prawda wiele gier tego nie oferuje, dlatego muszę zadowolić się zwykłym magiem, ale no, tak się, taka ciekawostka z mojego życia, która nic nie zmieni. Więc ta różdżka jest super. W sumie kostur, nie różdżka. Nie do końca, kostury są większe od różdżek. Więc jedziemy wagonikiem do podziemnej puszczyni. Tak, byłem tu już dużo razy. Zobaczymy, jak sobie z mrówkolwami poradzę. O ile jakiekolwiek znajdę. Może ciasna, może ich nie być jak na złość. I długo jeszcze siostra, bo odcinek wychodzi normalnej długości przez twoje budowanie. Dobra, ja już kończę.
Nie, śpiesz się. O nie. Wredny robak, który zawsze mnie dobija. Musisz długo stukać kilofem. Siostra, kojarzysz takie robaki, takie duże, co wyskakują tutaj? Wróżka nawet z nimi sobie radzi bezproblemowo. Więc jeśli będę magiem, mogę wam zagwarantować, że łatwo sobie poradzimy z większością rzeczy na obecny moment. Czy to jest to? Nie. Już myślałem, że to jest taka fajna rzecz do kopania. To super kopacz? Tak, ty to tak nazywasz. Ale niestety to nie jest to. Bekon. Bekon. Mam twój bekon. Czyli jednak naprawdę dostałaś bekona. Tak. Dobra. Później go może odbiorę. Na razie w sumie włażę do podziemnej pustyni i pokazuję, jaki ze mnie koksu. Przez to, że różdżką tą niweluję prawie każdego oponenta, którego spotkam. Tak, łatwe. Flaregun i jakieś złomy. Co wziąłem, to wziąłem, co nie wziąłem, coś weźmie później. A powiedz co, no zwiedzamy dalej jaskinki. Sama w sumie nazwa mówi Jaskinia Challenge, to chyba bez tego by się nie... obeszło. No nie obeszło w sumie. Dobrze mówi siostra. Przecież bym znalazł drugą grzybownię. Jezu, jakie to fajne. Jakie to fajne, nie, nie, ja uwielbiam. Po prostu mogę już szczerze powiedzieć, uwielbiam. Ło, wow, grzybowy domek. Mi się bardzo ten świat podoba. Grzybowy domek. Nie widziałam takiego. No ja też nie. No. Także jedziemy dalej. O. Super, granitowe jaskinie. Czyli po skeletronie już wiem, gdzie mam przyjść, jeśli będę grał bardem. Bardzo szybko. Żeby mieć bardzo bardzo piękny głośnik, który jedyne co robi to się psuje, ale daje fajną aurę zadającą obrażenia. No tak czy siak, nieważne kim będę grał, już chyba dla każdego mam jakieś super rzeczy. Więc głosujcie jak chcecie. Co by nie było, będzie fajnie. Jedna klasa będzie bardziej wkurzająca dla moich współgraczy, inna mniej. Ale tak czy jak przeżyję. Bo w sumie mag nie jest chyba wkurzający dla współgraczy. Bo niestety nie ma tu funkcji zamienienia graczy w żabę. No dobra, jest, ale no nie taka, jaką bym chciał. Czyli to nie jest tak, że mogę ich zamienić wbrew ich woli, tylko oni muszą sami się zamienić. Więc niestety cały urok zamienienia w żabę prysnął. Wzywajka, oczka. To zabierz. No bierę, bierę. Bierz. Trzeba na pełno różnych cennych innych rzeczy zostawiam, ale wiesz, no skrzynki... Będę pamiętał, gdzie są skrzynki, bo ich nie zabieram, jak są pełne, w sumie się nie da, więc tak czy jak... Skończyłaś już, siostra? Tak. Dobra. Jeszcze zaczęłam malować, ale nie skończę dzisiaj malować. Skończysz po nagraniu, spokojnie sobie. No. To wielki, potężny Gandalf ruszofy przyszedł zobaczyć co i jak. Jezu, ale nie sądziłem, że ten kij magii będzie taki potężny. Chciałem go sobie zrobić po prostu jako wyzwanie, zdobyć wszystkie klejnoty z gry i połączyć je w jeden przedmiot. A to naprawdę wyszło coś mocnego. Dobra, siostra. Siostra, gdzie to jest? Pod slime'em gdzieś. A. Dobra. Leci... A, takie malutkie coś na początek? No. Okej, fajne. I pomaluję to na znak Microsoft. Ale nie pamiętam, który kolor jest gdzie, więc będzie namieszany. No, okej. Więc widzieliście, co siostra chciała. To w sumie tyle. Nie wiem, czy jest coś jeszcze do dodania, więc ja, przywódca tej wioski dziwnej, podziemnej, Gandalf Różowy, się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało, rzecz jasna. Kolejny odcinek prawdopodobnie u siostry, zobaczymy, czy u mnie też. No i to tyle. O, widzę, że mikrofon znowu się rozkręcił. Dobra, trzymajcie się. Hej.